70 pozycję Jackiemu Stewartowi. Ten jednak wolał zostać w samochodzie zaprojektowanym dla niego. Chris Amon miał nadzieję, że przesiadka do Matry odmieni jego fortunę. John Surtees również miał auto zaprojektowane pod niego, chociaż jego dobroczyńcy nie mieli takiego budżetu jak Stewart. Pedro Rodriguez został z BRM V12. Joe Siffert miał nadzieję, że brytyjski zespół umożliwi mu osiągnięcie lepszych wyników. Po śmierci Bruce'a McLarena, Denny Holm został pierwszym kierowcą jego stajni. Emerson Fittipaldi również zajął pierwsze miejsce w zespole, który stracił lidera. Po treningu zaczęły się kwalifikacje. Najszybszy był Stewart, który dzięki umiejętnościom i Cosworthowi pokonał V12 Eamona, Regazzoniego i Andrettiego. Dalej stanęli Fittipaldi, Surtees i Holm z jednakowymi czasami. O dziwo wyprzedzili Ferrari X-a. Stewart zaczął słabo. Prowadzenie objął Regazzoni, jednak nowy McLaren Holma okazał się groźny i po 16 okrążeniach wyprzedził Szwajcara. Matra Eamona spisywała się nieźle, podobnie jak Lotus Wiesela. BRM-y się gotowały. Rodriguez zjechał z poparzonymi stopami, a Ganley uległ temperaturze w połowie wyścigu. Holm nie miał problemów i wyglądało na to, że wygra. Na 4 okrążenia przed końcem w McLarenie padło zawieszenie i Danny dowlókł się 6. Prowadzenie przejął Mario Andretti. Startował w Grand Prix dopiero 10 raz, ponieważ równolegle ścigał się w formule amerykańskiej. Zdobywając miejsce za kierownicą Ferrari w Formule 1, spełnił swoje marzenie. Zwycięstwo w barwach stającego dęba konia było dla niego największym osiągnięciem. Mimo iż legitymował się amerykańskim paszportem i mieszkał w Pensylwanii, to serce miał włoskie. Za Andrettim uplasowali się Jackie Stewart i Clay Regazzoni. Układ 2 Ferrari i Tyrrell w pierwszej trójce powoli stawał się schematem. Podczas treningu w Hiszpanii na torze w Barcelonie padał deszcz. Na czas wyścigu jednak zapowiadano ładną pogodę. Kierowcy 12-cylindrowych Ferrari, Matry i BRM byli zadowoleni. Dysponując ogromną mocą, staliby się pośmiewiskiem, gdyby kręty i górzysty tor był mokry. Po wygranej w Afryce i dobrej końcówce poprzedniego sezonu Ferrari były faworytami. Generalnie stawiano na V12. Mimo iż March wyglądał niekonwencjonalnie, to jednak wciąż uważano, że kluczem do sukcesu jest moc. Kolejność zdawała się to potwierdzać. W pierwszej ósemce było 6 V12. Na czele stali X, Regazzoni i Eamon. W pierwszym z Cosworthów siedział Stewart. Za nim Rodriguez, Beltoise, Gethin z silnikiem Cosworta w McLarenie i Andretti. X wykorzystał pierwszą pozycję startową i objął prowadzenie. De Adamic w marczu z silnikiem Alfa Romeo ruszył wolniej. Na filmie w zwolnionym tempie widać, jak ciężko musieli pracować kierowcy na krętym i wymagającym ostrego hamowania torze. Tego dnia po raz pierwszy użyto gładkich opon. W Afryce Goodyear miał opony z minimalnym bieżnikiem. Tu Firestone przywiózł całkowicie gładkie gumy, opracowane z myślą o amerykańskich startach drag.
Ponieważ w czasie sobotniego treningu padało, wielu kierowców doświadczało jazdy na tak zwanych slickach po raz pierwszy. Ich zalety szybko się ujawniły i gładkie gumy stały się powszechne. Tylko dwie firmy dostarczały opony do aut Formuły 1. Dunlop wycofał się w 71, nie nadążając za inwestycjami Goodyeara i Firestone'a, amerykańskich gigantów. Dominacja X-a okazała się tymczasowa. Po czterech okrążeniach Jackie Stewart wyprzedził Belga. Ponownie talent kierowcy w połączeniu z zawieszeniem Tyrrella i silnikiem Cosworth'a umożliwiły odparcie ataku 12-cylindrowców. Ferrari, Regazzoniego i Andrettiego odpadły z przyczyn technicznych. Jednak pozostali rywale, X Ferrari, Eamon w Matrze i Rodriguez w BRM, wspomagali się mocą V12. Pod koniec wyścigu Stewart dublował kolejnych użytkowników Cosworthów. Jedynie Holm nadążał za Scottem i V12-kami, kiedy pojawiła się flaga z szachownicą. Grand Prix Hiszpanii było o tyle niezwykłe, że odbywało się rano. Wielu widzów opuszczało trybuny zaraz po zakończeniu, ponieważ mieli bilety na walki byków. Kierowcy też na tym korzystali. Nie wożono ich wtedy prywatnymi samolotami, więc łapali wcześniejsze loty do domu. Jackie Stewart w pełni zasłużył na wolne popołudnie. X walczył zaciekle pod koniec wyścigu. Opisał go później jako najtrudniejszy start w karierze. Chris Eamon, który wywalczył dla Matry trzecie miejsce, dowiódł, że francuskie zawieszenie i silnik mają spore możliwości. Stając na podium i wykonując rundę honorową, miał powody do zadowolenia. Zespół Tyrrella jednak czuł się jeszcze pewniej. Popularność Formuły 1 rosła. Monako odnotowało rekordową liczbę kibiców. Te wyścigi stały się obowiązkowym punktem programu w kalendarzach pięknych i bogatych, a ci przyciągali normalnych ludzi. Niestety pogoda podczas treningu nie była piękna. Przez dwa z trzech dni padało, więc do kwalifikacji wzięto pod uwagę czasy piątkowe. Mario Andretti miał pecha. Jego Ferrari popsuło się w miejscu, z którego nie mógł dojechać do mechaników. Nie uznano jego dobrych czasów z deszczowego czwartku i soboty i zawodnik nie zakwalifikował się do wyścigu. Na starcie stanęli Stewart, X, Siffert i Eamon. Ponownie w pierwszej ósemce pojawiło się pięć V12-ek. Stewartowi zapomniano chyba powiedzieć, że jego Cosworth miał tylko 8 cylindrów. Na suchym torze w piątek ustanowił czas o 1,2 sekundy lepszy niż X. Scott był w wyśmienitej formie. Andretti tymczasem pocieszał się pod wspólnym parasolem. Podczas gdy auta ślizgały się po mokrym torze, kierownicy zespołów sprawdzali prognozy pogody.
W niedzielę wyszło słońce. Kierowcy ustawili się w półkolu, by pokazać się parze książęcej. Ta przyjechała Jaguarem E-Type, który mimo 10 lat wciąż prezentował się znakomicie. Start pod kierownictwem byłego kierowcy przebiegł czysto. Stewart wykorzystał pierwszą pozycję i pognał w kierunku kasyna. Z placu kasyna, najwyższego punktu toru, auta popędziły w dół, obok baru Tip Top, do zakrętu Mirabeau. Dalej przez tunel, wzdłuż wybrzeża i na łuk przed linią startu i mety. Stamtąd zaczynały kolejne okrążenie. I znów powoli kształtował się schemat. Stewart, za nim Seifert w BRM, X Ferrari, Rodriguez w BRM i Ronnie Peterson w Marchu. Kierowcy przemykali przez plac kasyna, główne miejsce spotkań, nie mając czasu go podziwiać. Zakręt przy stacji zaś był irytująco wolny. Dalej dwa zakręty w prawo i tunel, próba dla oczu i uszu. Następnie znowu słońce, które świeciło z nadmorza i zakręt w lewo, z którego łatwo było wpaść do portu. W dziejach Grand Prix Monaco zanurkowało tam jedynie dwóch zawodników, Alberto Ascari i Paul Hawkins. Obaj przeżyli. Kierowców najbardziej irytował na tym torze brak możliwości wyprzedzania. Pozostawało cierpliwie czekać na błąd rywala. Całe księstwo drżało od huku silników. Dźwięk odbijał się echem po wąskich uliczkach tego europejskiego raju podatkowego. Stewart twardo trzymał się przed Seifertem, X-em, Rodriguezem i Petersonem, jednak w głębi stawki sporo się działo. Tim Schenken musiał wymienić opony po tym, jak ledwo uniknął kolizji z Seifertem, któremu padł silnik. Rodriguez złapał gumę, oddając czwartą pozycję Petersonowi. Eamon miał kłopoty i znowu wylądował w boksie. Stewart wykorzystywał możliwości hamulców i opon do granic, niezmiennie utrzymując prowadzenie. Seifert jechał świetnie. Niestety nawalił mu silnik, kładąc kres popisom BRM. W kuluarach rozmawiało się oczywiście o Stewarcie, ale coraz częściej też o Petersonie. Ronnie jechał w Monaco dopiero drugi raz. Mimo iż miał niesprawdzonego marcha, walczył jak równy z równym z bardziej doświadczonymi kierowcami i lepiej przygotowanymi i dopieszczonymi bolidami. Kiedy Rodriguez odpadł, młody Szwed znalazł się ledwie 10 sekund za Jackie X-em. Nadrobił stratę po 21 okrążeniach, wyprzedził Ferrari, a dwa okrążenia dalej wyprzedził Seiferta i zajął drugie miejsce. Nie zagrażał liderowi, ale okazał się najlepszy z pozostałych. Od tej chwili zaczęto liczyć się z jego talentem. Jackie Stewart pokazał, na czym polega totalna kontrola. Wystartował z pierwszej pozycji, zrobił najszybsze okrążenie i minął metę pierwszy prawie pół minuty przed następnym kierowcą. Władcę toru czekała teraz randka z władcą księstwa. Już drugi raz z rzędu Jackie zabrał Helen na rundę honorową. Po trzech wyścigach miał 14-punktową przewagę nad drugim w tabeli Jackiem X-em.
Na Grand Prix Holandii fotoreporterzy podchodzili do Jackiego Stewarta ze wszystkich stron. Jean-Pierre Beltoise z jeżdżącym Matrą, Henri Pescarolo z zespołu Williamsa oraz Rodriguez z BRM nikogo nie interesowali. W cieniu pozostał też kolega Jackiego, François Sever, mimo iż sponsorzy z Elfa cenili go za wygląd i talent. Gwiazdą był Scott, jedyny kierowca, dzięki któremu V8 Cosworta mógł rywalizować z V12-kami Ferrari, BRM i Matry. Surtees uplasował się trzeci wśród Cosworthów i siódmy na starcie. Zespoły korzystające z silników Cosworta zastanawiały się, czy dni V8 minęły. Jakim cudem Stewart wygrywał, podczas gdy inni nie dorównywali mocniejszym 12-cylindrowcom? Odpowiedzią był talent, świetna konstrukcja i doskonałe przygotowanie. Okazało się to zbyt logiczne i niektórzy mieli ochotę na dochodzenie. Członkowie klubu 12-cylindrowców byli zadowoleni z mocy, niestety zżerała ich frustracja, kiedy Stewart wygrywał. W Holandii w pierwszej piątce na starcie znalazły się cztery V12-ki. Wśród nich na trzeciej pozycji niemal masowo produkowany Cosworth Stewarta. Na treningu wyraźnie było widać, że Ferrari są w dobrej formie. X był najszybszy, a Regazzoni czwarty. Rozczarowany Andretti dojechał ósmy. W czołówce zabrakło marczów. Najszybszy Peterson skończył 14. Lotus musiał obejść się bez Fittipaldiego i dysponował tylko jednym modelem 72. Dennis Jenkins, brytyjski reporter kojarzony z Formułą 1, stwierdził, że wojna silników dodawała imprezie pikanterii. Jednak najciekawsze jego zdaniem było podziwianie umiejętności i talentów tych najlepszych na świecie kierowców. Po ostatnim treningu meteorolodzy zapowiedzieli deszcze na dzień wyścigu. Kierowcy mieli o czym myśleć. To Grand Prix nie było kolejną bitwą w wojnie 8- i 12-cylindrowych silników spalinowych. Tu po raz pierwszy pojawił się Lotus 56 z turbiną gazową zakładów Pratt & Whitney. Okazało się, że jazda nim wymaga innej techniki. Meteorolodzy mieli rację, wyścig zaczynał się w deszczu. W jednej chwili zamiast silników istotniejsze stały się opony. Jackie Stewart, podobnie jak inni użytkownicy gum Goodyeara, mieli kłopoty. Firestone, który zaopatrywał Ferrari, BRM, Marcha i Lotusa, miał opony deszczowe, zdecydowanie skuteczniejsze. Zawodnicy jadący na Goodyearach stali się widzami. Nawet Stewart, który desperacko trzymał się trzeciego miejsca, w końcu wpadł w poślizg. Na czele pojedynkowało się dwóch najlepszych fachowców w jeździe po mokrych nawierzchniach. W tamtych czasach kierowcy nie ograniczali się do Formuły 1. X i Rodriguez brali udział w jazdach wytrzymałościowych. Gromadząc doświadczenia na długich trasach w różnych warunkach atmosferycznych, doszli do perfekcji i to było widać. Prowadzili na zmianę, zalewając pozostałych strugami z wodnych pióropuszy. Ostatecznie wygrał X, jednak Rodriguez walczył do końca. Gdy dublowali maruderów, nawet organizatorzy patrzyli z podziwem.
Jedna trzecia zawodników wycofała się z powodu awarii lub wpadła w poślizg. X i Rodriguez pojechali idealnie. Zdublowali wszystkich, nawet Regazzoniego, który zajął trzecie miejsce. Jackie Stewart, zwycięzca dwóch poprzednich wyścigów i lider, dojechał 11, miał jednak opony Goodyeara. Pierwsza ósemka używała Firestone'ów, więc tak naprawdę był trzeci. 3 lata wcześniej to on miał lepsze gumy. W podobnych warunkach, dzięki Dunlopom, pobił rywali na głowę. Po tym szalonym wyścigu połowa Holandii pragnęła wejść na podium wraz z państwem X. Francuskie Grand Prix odbyło się na nowym torze Paula Ricarda w Prowansji. Charakteryzował się on imponującym zapleczem i prostą, która ciągnęła się w nieskończoność. Owa prosta przyprawiała kierowców i mechaników o ból głowy. Tor był w tym miejscu otwarty, więc boczne wiatry stwarzały zagrożenie, a kręcenie silników na wyższe obroty mogło je przeciążyć. W zespołach Cosworth'a jak zwykle liczyło się przygotowanie. Konstruktor Brabhama, Ron Toranak oraz Graham Hill mieli ten sam kłopot. Przystosować wozy do toru, na którym nigdy się nie ścigali. We wszystkich boksach kierowcy, mechanicy i konstruktorzy omawiali te same problemy. Dyskutowali, wprowadzali poprawki i próbowali. Mechanicy mieli doskonałe warunki pracy. Warsztaty i garaże były ogromne. Do tego nowoczesny kompleks medialny i restauracje. Drugiego takiego toru nie było nigdzie. Z czasem wszyscy zaczęli brać przykład z Francuzów. Jean-Max wystąpił w zeszłorocznym marczu. Jean-Pierre Beltoise przeszedł do Matry Simki. Nie wystartował w pierwszym wyścigu sezonu, ponieważ zawieszono mu prawo jazdy po wypadku na wyścigach w Argentynie. Wydawało się, że moc zapewni Ferrari przewagę. Jednak nowy, szeroki nos Tyrrella umożliwił Stewartowi zajęcie pierwszej pozycji. Scott był o sekundę szybszy od Regazzoniego. X stanął trzeci. Graham Hill w coraz lepszym Brabhamie ruszał czwarty przed Rodriguezem. Tor Ricarda znajdował się blisko południowo-francuskich plaż, dlatego niektórzy kibice czuli się jak na wakacjach. Na starcie światło słoneczne odbijało się od samochodów, a powietrze falowało nad asfaltem. Stewart wyskoczył na prowadzenie. Gdy stawka wchodziła w drugie okrążenie, za Scottem jechali Regazzoni i Rodriguez. X stracił nieco czasu, przepychając się z innymi. Stawało się coraz jaśniejsze, że do sukcesów Stewarta przyczyniały się nowatorskie pomysły jego techników. Tym razem Tyrrelle miały nowe, szerokie nosy. W Holandii dysponowały nowymi czerpakami. Umieszczone nad silnikami tunele dosłownie wtłaczały powietrze do wlotów. 3 tygodnie później Brabham i McLaren wykorzystały ten pomysł. Większość zakrętów była szybkimi łukami. Zdradliwy był jednak skręt w prawo przed prostą. Wypadł z niego m.in. Pescarola. Zeszłorocznym wozem Pescaroli jechał Jean-Max. Dotrwał do końca, jednak w wyniku częstych wizyt w boksie pokonał za mało kilometrów i wypadł z oficjalnej tabeli. To był jego jedyny start w Grand Prix.
Tim Shenken radził sobie nieźle w drugim Brabhamie. Doszedł do piątego miejsca. Niestety na 5 okrążeń przed końcem zjechał do boksu z powodu niskiego ciśnienia oleju. Stewart pojechał dalej, lecz Rodriguez musiał przerwać. Jego BRM miał kłopoty z zapłonem. Stewartowi nic nie przeszkadzało. Prowadził od początku do końca. Mijając metę miał 28 sekund przewagi nad kolegą François Severtem. To było ich pierwsze zwycięstwo zespołowe. Milowy krok dla Tyrrella. Ekipy przeniosły się na Silverstone, jeden z najszybszych torów sezonu. Jackie Stewart był u siebie. W kraju ojczystym każdy kierowca odczuwa większą presję. Dlatego Jackie wraz z Kenem Tyrrellem i Leo Melem, szefem Goodyeara, starali się zadbać o dobry wynik. Zagraniczni kierowcy byli spokojniejsi, z wyjątkiem François Severta, któremu napięcie w zespole Tyrrella również dawało się we znaki. As he and Stewart prepared to take to the track. Wskutek śmierci trzech czołowych kierowców coraz większy nacisk kładziono na bezpieczeństwo. Stewart najgłośniej nawoływał organizatorów do przebudowy torów. Niestety, na tydzień przed startem odszedł kolejny zawodnik. Pedro Rodriguez zginął w wypadku podczas wyścigu w Niemczech. Kierowcy nosili ognioodporne kominiarki. Doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co stanowi największe zagrożenie. Płonące paliwo. Zmian nie było wiele. Tylko Ferrari i BRM, przyjrzawszy się nowym nosom Tyrrelli, zaczęły eksperymentować z aerodynamiką. Lotus ponownie wystawił doświadczalny model 56 z turbiną gazową. Napęd na cztery koła teoretycznie dawał przewagę. Niestety technika wykorzystania możliwości turbiny była trudna do opanowania. Po raz kolejny Stewart ustanowił najlepszy czas treningu, nie zajął jednak pierwszej pozycji. Regazzoni zaliczył identyczny czas przed Jackiem, dlatego to on stanął po wewnętrznej. Trzeci uplasował się Siffert w BRM. Drugi rząd zajęły Cosworthy, Fittipaldiego i Petersona. Krążyły plotki na temat mocy Cosworta Stewarta, ale we Francji zbadano jego paliwo i okazało się, że jest normalne. Mimo to pytaniom nie było końca i po wyścigu rozebrano jego silnik. Wszystkie części miały parametry zgodne z przepisami. Gdy pozostałe Cosworthy zaczęły nadrabiać straty, wątpliwości ucichły. Coraz więcej kierowców użytkujących silniki Forda było przekonanych, że dorówna Scottowi. Gdy poziom dźwięku osiągnął fortissimo, stawka ruszyła w kłębach spalin i palonej gumy. Zostały tylko McLaren Olivera i Brabham Hilla, na którego ten pierwszy najechał. Pod koniec okrążenia pierwszy jechał Regazzoni, za nim Stewart, Siffert, X, Peterson, Shenken, Holm, Ganley, Gettin, Fittipaldi, Sever, Stommelen, Amon, Pescarolo, Beltoise, Beutler, Surtees, Walker i Bell. Dwa Ferrari prowadziły, jednak Stewart zaraz wyprzedził X'a i zaczął gonić Regazzoniego.
Szwajcar walczył, ale Stewart, dopingowany przez rodaków, szybko wyprzedził i jego. Na czwartym okrążeniu Scott znalazł się na pozycji, do której powoli się przyzwyczajał. Za nim Siffert wyprzedził Xa i Regazzoniego, zajmując drugie miejsce. Stracił je, kiedy wóz wpadł w dziwne wibracje. Peterson i Fittipaldi również jechali w czołówce. Kiedy oba Ferrari odpadły z awariami silników, Szwed i Brazylijczyk znaleźli się na drugim i trzecim miejscu. Nie zagrozili jednak Stewartowi, który wygrał z 36-sekundową przewagą. W połowie sezonu miał już 42 punkty, podczas gdy drugi X tylko 19. Szampan smakował wybornie. Wprawdzie pojazd na rundę honorową nie był elegancki, jednak zapewnił miejsce całemu zespołowi. Po rocznej przerwie Grand Prix Niemiec znowu odbywało się na Nürburgring. Kierowcy odmówili startu w roku 70., bo trasa była zbyt niebezpieczna. Organizatorzy wyłożyli miliony marek na bariery zderzeniowe i szerokie pobocza. Tor znów był gotów na przyjęcie bolidów. Mimo to Jackie Stewart oraz inni kierowcy dbający o bezpieczeństwo mieli zatroskane miny przed wyjazdem na morderczy 20-kilometrowy szlak. Peter Gethin z McLarena i Mike Beutler z Marcha nie jeździli tu jeszcze wozami Formuły 1. Inni kierowcy, jak na przykład Joe Siffert, znali trasę z wyścigu na 1000 kilometrów. Niestety Jean i Louis Stanleyowie, właściciele BRM, brali udział tylko w Grand Prix. Austriak Helmut Marko w zeszłorocznym McLarenie nie zdołał się zakwalifikować. Holm w najnowszym modelu uplasował się 6., a jego kolega z zespołu 19. Joe Siffert w najszybszym BRM stanął 3. Chris Amon, któremu V12 Matry nie zapewniła przewagi, był 15. Vic Elford, kierowca wyścigowy zwerbowany przez BRM, nie wyglądał na spokojnego. Zakręt zwany karuzelą z charakterystyczną betonową bandą wyglądał tak jak w dniu otwarcia toru w roku 1927. Sama trasa niewiele się zmieniła. Dodano zabezpieczenia w postaci barierek i spowalniającego szutrowego pobocza. Nie był to już stary, dobry tor norymberski, jednak wciąż wyróżniał się atmosferą. Wskutek modyfikacji stał się szybszy. Czas kwalifikacyjny Stewarta, 7 minut i 19 sekund, był o 21 sekund krótszy niż rekord Xa z 69. W tym roku X stanął drugi przed Siffertem i Regazzonim. Znów Cosworth Stewarta musiał walczyć z V12-kami. X wystartował pierwszy, jednak utrzymał się przed Stewartem ledwie kilkaset metrów. Gdy auta wjechały na tyły kompleksu warsztatowego, Tyrrell był już na czele. Ferrari prowadziły się ciężko. X wyleciał z toru na pierwszym z 12 okrążeń, zostawiając Stewartowi szerokie pole do popisu. Regazzoni nie zdołał obronić drugiego miejsca przed Siffertem i na drugim okrążeniu dał się wyprzedzić.
W Szwajcarii nie odbywały się żadne większe imprezy samochodowe, odkąd zakazano wyścigów w następstwie katastrofy w Le Mans w 1955. To jednak nie zniechęciło szwajcarskich kierowców. Zarówno Siffert, jak i Regazzoni zdobyli miejsca w Formule 1, mimo iż nie mieli gdzie się ścigać w ojczyźnie. Kierownik zespołu Ferrari w 1971, Peter Chetti, również był Szwajcarem. Na szóstym okrążeniu Siffert uszkodził zawieszenie i musiał się wycofać. Za Stewartem zostali tylko Sever i Regazzoni. Na siódmym okrążeniu Francuz stał się głową pościgu, czego Helen Stewart nie omieszkała pokazać mężowi. Sever dojechał drugi, a Regazzoni trzeci. Andretti był czwarty, przed Petersonem. To było drugie zespołowe zwycięstwo Tyrella. Stewart i jego główny mechanik mieli powody do zadowolenia. Poprzednio Stewart wygrał tu w 1968, w deszczu i we mgle. Dzisiaj świeciło słońce. On jednak dominował tak samo jak 3 lata wcześniej. Grand Prix Austrii po raz drugi odbywało się na Österreichring, który rywalizował z Silverstone o tytuł najszybszego toru formuły. W roku 70 średnia prędkość wyniosła tu 207 km na godzinę. Na Silverstone Stewart wygrał ze średnią 209. Zastanawiano się, czy ktoś pobije ten rekord. Oczywiście nie tylko rekord przyciągał uwagę przybyłych. Ken Tyrrell i Jackie Stewart szykowali się do wyścigu, który mógł zapewnić im tytuł mistrzowski. Tymczasem zespół Matcha w napięciu obserwował młodego Austriaka. Kolegą Roniego Petersona został Niki Lauda. Brabham Grahama Hilla poprawiał się i zawodnik uzyskał 4. pozycję startową. Warunki były doskonałe. Po treningach wyglądało na to, że średnia prędkość będzie wyższa niż na Silverstone. Najlepszy czas ustanowił Joe Siffert w BRM i zajął 1. pozycję przed Jackie Stewartem. Coraz pewniejszy siebie Sever stanął 3., a za nim Regazzoni i Fittipaldi, który nieustannie poprawiał swoje wyniki. Dobra lokata zapewniłaby Stewartowi tytuł mistrzowski. Nadal jednak zachodziło prawdopodobieństwo, że przypadnie on X-owi. Mimo to Scott był spokojny. Dzień wyścigu okazał się słoneczny i ciepły. W czasach, gdy sędziowie siedzieli w sprowadzonym londyńskim autobusie, imprezy były mniej ekstrawaganckie niż obecnie. Joe Siffert wyrwał do przodu, pokazując, że dziś jest jego dzień. Odsadził Tyrrella i Ferrari i do końca wyścigu nikt już go nie dogonił. Silnik w jego BRM wyposażono w nowe głowice cylindrów. Większa moc w połączeniu z determinacją kierowcy okazały się kluczem do zwycięstwa. Za Seppim, jak zwali go rodacy, trwała zażarta walka. Lauda odpadł po awarii silnika. Tyrrelle były w świetnej formie. Emocje sięgały zenitu nie tylko w czołówce. W całej stawce zawodnicy siedzieli sobie na ogonach. Nawet sędziowie się denerwowali.
John Surtees nie był jedynym kierowcą, który miał dzisiaj problemy. Wibracje odczuwalne w aucie Stewarta podczas treningu wciąż dawały o sobie znać. Po 22 okrążeniach Jackie oddał drugie miejsce młodszemu koledze. 20 okrążeń później odkrył przyczynę wibracji, kiedy pękła tylna półoś napędowa i odpadło koło. Wpadł w poślizg. Na szczęście zatrzymał się, nie odnosząc obrażeń. Wracając do boksu, wiedział już, że X również się wycofał, tracąc szansę na pokonanie go w tabeli. Tyrrell, tak jak McLaren, zabierał do domu uszkodzony wóz, jednak jego zawodnik był nowym mistrzem świata. Dla ekipy BRM to był dzień chwały. Siffert zdominował imprezę, wygrywając po raz drugi w Grand Prix. Za nim dotarli Fittipaldi i Schenken, który wreszcie wywalczył dla Brabhama miejsce na podium. Ku frustracji brytyjskich organizatorów, Siffert osiągnął średnią 212 km na godzinę, potwierdzając, że tor austriacki jest najszybszy w Europie. Po wyścigu we Włoszech, gdzie Gethin zaliczył kolejne zwycięstwo dla BRM, a Stewart się wycofał, cyrk przeniósł się do Kanady. Impreza odbywała się na zastępczym torze Mosport Park pod Toronto. Miejsce Gethina w McLarenie zajął Donahue w samochodzie konstrukcji Rogera Penske. Mechanicy cenili sobie uwagi Donahue, wcześniej rad udzielał im sam Bruce. W marcu informacji technicznych Robinowi Herdowi dostarczał Ronnie Peterson. Ich współpraca przynosiła dobre wyniki. Helmut Marko pracował w BRM, zaś Skip Barber w marczu. Jean-Pierre Beltoise wrócił do Matry po kolejnym okresie zawieszenia prawa jazdy w następstwie wypadku na początku roku. W tym wyścigu liczyły się wygodna pozycja za kierownicą i dobra widoczność, ponieważ pogoda była marna. Opony deszczowe Goodyeara poprawiono. Jackie Stewart dowiódł tego na starcie. Joe Siffert również miał dobrą przyczepność na Firestone'ach. François Sever, jadący po zewnętrznej, źle ocenił warunki. Jak widać na powtórce, opóźnił start połowy stawki. Auta za nim musiały zwolnić. Siffert wpadł w poślizg już na pierwszym okrążeniu. Ronnie Peterson, który jechał drugą stroną toru, zaskoczył wszystkich, zagrażając Stewartowi. Donahue musiał zrobić przerwę na zmianę gogli, mimo to wspiął się na trzecie miejsce. Peterson wprawdzie wpadł w poślizg, jednak tylko on zdołał dotrzymać kroku Stewartowi. Andretti i pozostali kierowcy Ferrari mieli kiepski dzień. Narzekali na usterki i słabą przyczepność. Cierpieli wszyscy i w końcu organizatorzy przerwali wyścig po 64 z 80 okrążeń. Stewart otrzymał kolejne 9 punktów. Ostatnim wyścigiem sezonu 71 było Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Nowy Jork bywa chłodny w październiku, jednak w tym roku było ciepło. Ludzie nosili okulary przeciwsłoneczne, a konstruktor Ferrari włożył nawet kapelusz. Ferrari jak zwykle wystawiło 3 wozy, zasiedli w nich X, Andretti i Regazzoni. Andretti brał również udział w wyścigach IndyCar. Tym razem terminy się pokryły i nie mógł wystartować w formule.
Fittipaldi wygrał tu rok wcześniej, jednak Colin Chapman stracił werwę po śmierci Jochena Rinta. Dla Lotusa ten sezon był stracony. Tymczasem Ronnie Peterson czynił ogromne postępy. Sukcesy odnosił też François Sever. Dla niego, dla konstruktora Dereka Gardnera, dla szefa Kena Tyrella i oczywiście dla Jackiego Stewarta ten sezon był idealny. W stajni McLarena David Hobbs zajął miejsce Donahue, który podobnie jak Andretti startował w wyścigach IndyCar. Beltoise, który wrócił do Matry, próbował wraz z mechanikami wycisnąć z wozu jak najwięcej. Andretti testował Ferrari z numerem 6. Regazzoni miał numer 5, zaś X, czwórka na treningu, startował z numerem 32. Obecny system, zgodnie z którym auta mają te same numery przez cały sezon, jest prostszy. Graham Hill jechał jedynym Brabhamem BT34 z nosem w kształcie kleszcza Homara. Moda na szerokie nosy zapoczątkowana przez Tyrella zaczynała się przyjmować. Brabham zastosował taki również w starszym modelu BT33. Tyrell był tak pewien swego, że wypożyczył rezerwowy samochód Amerykaninowi Peterowi Revsonowi. Mniej znanym miejscowym kierowcą był John Cannon. Zasiadł za kierownicą BRM tylko raz, obok Petera Gettina. Graham Hill zastanawiał się, czy iść do fryzjera, zaś konstruktor Ron Toranak zgłodniał. Wśród aut zajmujących pierwsze dwa rzędy na starcie znalazł się o dziwo tylko jeden 12-cylindrowiec. Stewart, Fittipaldi i Holm wyprzedzili Regazzoniego. Piąty był Sever. Sędziowie dokonywali ostatnich oględzin. Tylko sekundy dzieliły Texa Hopkinsa od tańca z flagą. Na pierwszym zakręcie prowadził Holm. Chwilę później na czoło wysunął się Stewart. Scott miał doświadczenie, którego brakowało amerykańskiemu znawcy salonowych limuzyn. Revsonowi też nie było dane dzisiaj pojeździć. Odpadł po pierwszym okrążeniu. Prace nad przedłużeniem toru zakończyły się dwa dni wcześniej, więc po każdym wypadzie na krawędź w powietrze unosiła się chmura pyłu. Fani sugerowali nowe nazwy dla zmodyfikowanych zakrętów. Wkrótce zaczęły się awarie. Wiesel uszkodził jednak koło z własnej winy. Przynajmniej nie miał daleko do boksu. Stewart prowadził, tymczasem Fittipaldi musiał zjechać do boksu na dłużej. Tym samym stracił szansę na powtórzenie sukcesu z poprzedniego roku. Wrócił na tor, niestety na odległej, niepunktowanej pozycji. Ten sam los spotkał Skipa Barbera w marcu. Na czele wciąż jechał niebieski Tyrrell, ale Severta. Stewart zdarł opony i musiał zwolnić. Za jego kolegą podążali Siffert w BRM i Peterson w marczu. Wyścig miał się ku końcowi. Tex Hopkins szykował się do powtórki występu, który warto pokazać w zwolnionym tempie. Wygrana Severta stanowiła zwieńczenie udanego sezonu Tyrella, który zdominował mistrzostwa.
Młody Francuz okazał się doskonałym nabytkiem. Ken Tyrrell połączył młodość i doświadczenie, czym dowiódł, że ma smykałkę do wynajdywania talentów. Niestety, po Grand Prix Stanów Zjednoczonych doszło do tragedii. Joe Siffert zginął w wypadku podczas posezonowego wyścigu Formuły 1 w Anglii. Rok 1971 obfitował w wydarzenia. Jackie Stewart wygrał sześciokrotnie, dowodząc, że jest godny tytułu mistrza. Ronnie Peterson zajął drugie miejsce, a talent przyszłości Sever trzecie. W kategorii konstruktorów 7 zwycięstw zapewniło zespołowi Tyrrella sławę, a Ford szczycił się silnikiem, który pokonał mocniejszych rywali. Wersja polska, Studio Volumen. Tekst Artur